Ja cały czas nie nagrałam odcinka trzeciego z serii Konno przez świat. Znaczy, co prawda, teraz już go oglądacie, ale jest to odcinek Halloweenowy, a on już się pojawiał miesiąc, nawet nie wiem czy 2 miesiące po Halloween. Jakby to jest bez sensu. Bez sensu to co zrobiłam, że wstawiłam trzeci odcinek, czyli ten Halloweenowy, dopiero miesiąc czy dwa po tym Halloween, ale. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, dlatego że no, potrzebowałam dużej ilości osób, a był problem taki, że no, niektóre osoby nie chciały koniecznie wchodzić na te nagrywki, nie? Ale ważne, że jest ten odcinek, nie? Jak to się mówi, lepiej późno niż wcale, prawda? Także tak, mam nadzieję, że film wam się spodoba. Jeszcze raz przepraszam za to, że ten film wstawiam dopiero teraz, a nie wcześniej, w te Halloween. Będzie to trochę dziwnie wyglądać, że już się zbliżają Mikołajki, a dopiero z Halloween wyskakuje. No, nie wiedziałam, że tyle mi zejdzie. Nie wiedziałam, że tyle czasu mi zejdzie nagrywanie tego odcinka Halloweenowego i montowanie i tak dalej, i tak dalej. No dobra, no to w sumie przechodzimy do odcinka. Nie ma, chyba już nie mam co gadać, że tak powiem. Więc no, przechodzimy do odcinka, miłego oglądania. Cześć wszystkim, ja jestem Fiona, a koło mnie jest Nadia. Siema ludzie. A to jest kolejny odcinek z serii Konno przez świat. Jak widzicie, jesteśmy przebrane za czarownice i pewnie już każdy wie dlaczego. Mamy Halloween. Tak jest, mamy Halloween i postanowiliśmy, że z tej okazji nagramy odcinek. Zobaczycie wszyscy, jak obchodzi się to święto na Jorwiku. I też zobaczymy, jak to wygląda na dworze Srebrnej Polany. A właśnie, bo zazwyczaj obchodziliśmy Halloween w Murland, a jak już pewnie większość z was wie, przeprowadziłyśmy się jakieś kilkanaście dni temu tutaj do stajni Diament. Jestem mega ciekawa, jak oni te stajnie udekorowali. Też, dobra. To jeśli film wam się spodoba, to zostawcie koleś jabłka w górę i subskrypcję. Koniec tego gadania, wchodzimy. No i gdzie są te dekoracje? Dekoracjami są chyba te dynie. Serio tylko dynie? Tak szczerze to spodziewam się czegoś bardziej wow. Tak samo jak ja. No, ale to dopiero początek. Może stajnia w środku wygląda lepiej. Mam taką nadzieję. Chodźmy. No dobra, w środku te dekoracje wyglądają lepiej niż na zewnątrz. No. A, to tutaj są duchy?! To tylko hologram, głuptasie. A, no jasne, wiedziałam o tym od samego początku. Oj, Fiona, Fiona. Już myślałam, że te duchy wyjdą mi gorzej. A tu proszę, to tu nie wejdzie, za najwidok krzyczy ze strachu. Jak to? To ty zmontowałaś te hologramy? Tak, informatyka i jazda konna to moje pasje. No, odwaliłaś kawał dobrej roboty. I tak przy okazji, jestem Fiona. Miło mi was poznać. Jestem Amanda. Ja Nadia. Nam również miło. No, swoją drogą fajny kostium. A dziękuję. Wy też wyglądacie super. Idziemy? Tak, już idę, Klara. Wybaczcie mi, ale muszę spadać. Do zobaczenia. Pa, pa! Pa! Czy to nie dziwne, że dopiero po tych kilku dniach zaczęliśmy gadać z sami z tej stajni? Tak wyszło. Fajnie by było, jakbyśmy się podczas tego Halloween bardziej wszyscy zintegrowali. To nie stójmy tak, tylko chodźmy po konie. Może podczas zbierania cukierków kogoś jeszcze poznamy. Może, kto wie? Halloweenowe stroje? Są. Halloweenowe komplety? Też są. Dobry humor? Jest. To możemy ruszać.
I jaki jest plan? No jak to jaki? Jedziemy do naszego miasteczka, chodzimy po domach, zbieramy cukierki i odstawiamy konie do stajni, idziemy do mnie na nockę i oglądamy horrory. A co jeśli Stajnia Diament też ma jakiś halloweenowy program? No to plany się zmienią i pojedziemy z resztą. No okej. Ja na razie skończę nagrywanie i włączę je przy miasteczku. Spoko. Dawaj widzimy tym głównym wejściem. Dobra. Trochę szkoda, że już widziałyśmy, jak wyglądają dekoracje w naszym miasteczku, bo nasza taka pierwsza reakcja na nie nie zostanie nagrana. Ale my je widziałyśmy za dnia, a nas już nie. Ale czy to robi jakąś różnicę? Tak. No ja nie wiem, ale okej, zobaczymy. Okej, masz rację, w nocy wygląda to inaczej i fajniej niż za dnia. Ależ to miasteczko tętni życiem. Chodźmy zbierać cukierki. Aż tak nie możesz się doczekać? Tak. No to lecimy! Moja torba jest już pełna. Moja tak samo. To teraz wracamy do stajni? No chyba tak. Panie i panowie. Duchy i zjawy! Wiedźmy i mumie. Prosimy wszystkich o uwagę. To ta Amanda Glera. Naprawdę? Nie zauważyłam. Zapraszam wszystkich na nasłuchanie mrożących krew w żyłach opowieści i legend. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy za nami. Idziemy z nimi? Pytanie. Oczywiście. Zapowiada się ciekawie. No i to bardzo. Już myślałam, że nic ciekawego się nie stanie. Zastanawiam się, ile będziemy iść. O, a jednak nie czułyśmy tak długo. Zajmijcie wszyscy swoje miejsca. Za chwilę zaczniemy. Witamy ponownie. Cześć. Znamy się? A właśnie. Klara to Fiona. I Nadia. Fiona i Nadia to Klara. Cześć. Hej. To wy to wymyśliłyście? Te spotkania? Tak, w zasadzie to był bardziej pomysł Klary. Widzę, że jesteście bardzo pomysłowe. Tu jakieś hologramy duchów, te jakieś spotkania wymyślacie. Ma się ten łeb. Chyba już wszyscy mają miejsca. To my też chodźmy. Okej, powodzenia. Dzięki. Wydaje mi się, że możemy już zacząć. Witajcie wszyscy. Dziękujemy za przybycie. Jeśli chcecie usłyszeć jakieś straszne historie, to dobrze trafiliście. Najpierw ja i Amanda coś opowiemy, a potem ktoś inny będzie mógł zabrać głos. Z minuty na minutę robi się coraz ciekawiej. Na rozgrzewkę weźmiemy opowieść o Sali. Dawno, dawno temu, na pewną opuszczoną farmę, przybyła trójka przyjaciół na koniach fryzyjskich. Z dość niebezpiecznym pomysłem. Postanowili wezwać Sali. Kto to jest, pytacie? Mówi się, że Sali to królowa wszystkich fryzów. Jeśli ktoś ją wezwie, podobno ukradnie ci konie o tej rasie. Przyjaciele razem wspólnie wypowiedzieli te słowa. Sali, Sali, przyjdź tu do nas. Sali, Sali, przyjdź tu do nas. Sali, Sali, przyjdź tu do nas. Po 5 minutach nadal nic się nie wydarzyło. Po 10, 15 też nie.
Dopiero po 20. Ty mieli już iść. Na klipie ukazała im się postać Fryza. To właśnie była Sally. Wpatrywali się w nią, ona w nich. Po chwili koniec zaczęły wariować i starały się zrzucać ludzi ze swoich szpietów. Gdy im się to udało, konie natychmiast pobiegły w kierunku Sally. Po tej całej akcji konie zostały znalezione aż po dzisiejszy dzień. To było bardzo straszne. Mam nadzieję, że ta Sally nigdy mnie nie złapie. Wystarczy, że nie będziesz jej wzywać. Twoim zdaniem to prawda czy fake? Fake. Serio? Legenda o Sally? Chyba każdy już ją zna. Mój kolega raz próbował wywołać tę Sally i nic się nie stało. Dalej ma swojego Fryza. Teraz pora na kogoś z was. Ja mogę coś opowiedzieć. W takim razie zapraszamy. Nie spodziewałam się, że się zgłosi. A więc witajcie wszyscy. Mam zamiar opowiedzieć wam historię o pewnym bezgłowym jeźdźcy. Z tego co mi wiadomo, historia wydarzyła się naprawdę. A więc tak. Jak wiemy, po Jorwiku ponad 900 lat temu kroczył John Jarl i miał on pewnego wiernego żołnierza Guna Trimsona. Co prawda jego nazwisko wymawia się teraz Thompson. Ale wracając. Wszyscy uważali, że był on dziwny, mroczny i potajemnie inni drwili sobie z niego za plecami. Nazywali go galopującym. Żaden z koni nie pozwalał Gunnarowi na siebie wsiąść, aż do momentu, gdy pojawiła się dzika i przerażająca klacz Shiri. Czarna jak węgiel. Pozwalała ona się zbliżać do siebie wyłącznie galopującemu. Nie można było stawiać tej klaczy koło innych zwierząt, ponieważ na jej widok od razu panikowały. Galopujący i jego koń byli wprost nierozłączni. Wszyscy non-stop o nich plotkowali. Każdy ze strażników był oburzony tym, że taki dziwak po dość krótkim czasie został prawą ręką Johna Jarla. Jednak Gunnar nie nacieszył się tym tytułem zbyt długo. Zaczęto tworzyć plotki na temat Thompsona. John w końcu skazał galopującego na ścięcie głowy za swoje przewinienia. Oczywiście mnóstwo żołnierzy wyszło to zobaczyć. Lud radował się tym faktem. Wcześniejsze obawy strażników były słuszne, ponieważ gdy skrócono go o głowę, ten powstał. Po chwili przybiegła jego klacz, tylko że martwa i odjechali wsiną w dal. A jak miała na imię ta klacz? Z tego co wiem, nazywano ją Morrigan. Nie rozumiem jednej rzeczy. Czemu powiedziałaś, że ta klacz przybiegła do galopującego martwa? To nie ma sensu. I za jakie przewinienia galopujący został skazany na śmierć? Już tłumaczę. Kojarzycie może tę wyspę Złamany Ząb? Tak. Tam właśnie trzymano tę klacz Shiri. Gdy Morrigan i Gunnar tam byli, przyszedł do nich rozwścieczony lud. Zabrali galopującego ze sobą. Klaczy się to nie spodobało. Zaczęła kopać ściany, wierzgać i rżeć się z wściekłości. Nagle nie wiadomo z jakiego powodu stajnia zaczęła się palić. Galopujący jakimś cudem wydostał się z rąk wściekłego ludu i przybiegł z powrotem na tę wyspę. Padł na kolana i zaczął rozpaczać się z powodu śmierci jego ukochanej klaczy. John Jarl wkurzył się i skazał go na śmierć. Ta dziewczyna opowiada szczerą prawdę. To wszystko naprawdę miało miejsce. Ale nie było tutaj ani słowa na temat jego przyjaciółki. Jak to? Dopiero mówiłam o tej klaczy. Ale nie chodzi mi o Morrigan. Galopując przecież nie miał nikogo, kto mógłby go wesprzeć wśród ludzi. Myślisz tak, bo nie jest to nigdzie napisane. W żadnej książce. W rzeczywistości Gunnar miał ludzką przyjaciółkę. Tylko rzadko się z nią widywał. Po śmierci spotkali się gdzieś w zaświatach i razem wspólnie rządzą teraz twierdzą. Podobno gdzieś tutaj na Jorwiku zostały porzucone kartki z pytaniem: czy chcesz zagrać w grę? I podobno ten, kto potwierdzi, w nocy o północy przyjaciółka galopującego zaciągnie tego kogoś do swojej twierdzy. Dobrze, że my takich kartek nie widziałyśmy.
To pewnie też jest ściema. Oho, no to mamy przepichane. Gdzie zniknęła ta kobieta? Ta druga część z tą przyjaciółką była trochę naciągana, ale my na własne oczy widziałyśmy taką kartkę. No, dobrze, że zostawiłyśmy tę kartkę w spokoju, co nie? Tak, tak. Teraz ja chcę coś opowiedzieć. Zbieranie cukierków, straszne historie, halloweenowe wyścigi, parkury i występy. To chyba najlepszy Halloween w moim życiu! Zapomniałaś o szukaniu skarbów, śledzeniu duchów i mrocznej wycieczce. Wiem, Nadia, ale po prostu tyle się działo, a dobrze wiesz, jak jest z moją pamięcią. Szkoda, że to, że już koniec. Jak to mówią, było miło, ale się skończyło. No jedziemy, Castor. Co jest Lady? Lady też nie chce ruszyć? Nie. I chciałabym zaznaczyć, Castor, że stanie jest w drugą stronę. Gdzie wy chcecie jechać? Może chcą nam pokazać coś ważnego. No nie wiem, nie wiem. Zobaczmy, gdzie chcą nas zaprowadzić. A to co? Może to jakaś dekoracja po prostu i zwyczajnie wygląda tak realistycznie jak te duchy. Nie mówcie, że Castor i Lady chcą nas tam zaprowadzić. Ale mgła. Ej, nie gadaj, że chcesz tam wjechać! There's something in the shadow. It cuts you like an arrow. Shifting through the dark. Jakby coś się opętało. Co za miejsce? Gdzie ja jestem? Wow, to ta twierdza galopującego? No, chyba. Gdzie są Castor i Lady? Lady? Castor, gdzie jesteś? Moon! Gdzie jesteś, błyskawico? Chyba nie tylko my nie wiemy, gdzie nasze konie. Skoro już wszyscy jesteśmy, to możemy zacząć zabawę. Jaką znowu zabawę? A, no tak. Przecież nie wiecie, kim jestem. Zwą mnie Alicja, bardziej znana jako stara, dobra przyjaciółka Gunnara Trimsona. Chwila, to galopujący serio miał za życia jakąś inną przyjaciółkę oprócz Morrigan? Dokładnie. Czego od nas chcesz? Jak to ja? Ja wam tylko zaproponowałam zabawę. Wy musieliście zaprzeczyć lub potwierdzić. Skoro tutaj jesteście, to znaczy, że zakreśliliście na kartkach tak. Nadia, czy ty naprawdę zaznaczyłaś tam tak? No wiesz. Czy chcecie tu być, czy nie? Nie ma już odwrotu. Musicie wykonać wszystkie zadania. Jeśli wszystkie zrobicie poprawnie, wydostaniecie się stąd. A jeśli ktoś coś zrobi źle? W takim wypadku zostaniecie tu na wieki. Zaczynajmy!
Waszym pierwszym zadaniem jest odnalezienie waszych koni, na których tu przyjechaliście. Ale ostrzegam, będą wyglądać zupełnie inaczej. Jeśli któryś z koni nie da wam się zbliżyć do siebie, to znaczy, że nie jest wasz. Ale Błyskawica nie rzuciłaby nikogo. Zaczarowałam wasze konie tak, aby rzucały wszystkich oprócz swojego właściciela. Do powodzenia! To chyba musimy iść szukać. Nie, chyba na pewno. No i po co ruszałaś tę kartkę? Byłam ciekawa, co się stanie. Skąd miałam wiedzieć, że ciebie też to będzie dotyczyć? Oby tylko te gry nie były jakieś ciężkie i żeby było ich mało. Na razie skupmy się na szukaniu koni. Castor? To ty? Chyba nie. Lady, to ty? Wygląda na to, że Lady już znalazłyśmy. To teraz Castor. Co jest? Gdzie one się podziały? Castor, jak się cieszę, że cię widzę. Co prawda wyglądasz inaczej, ale to nie ma znaczenia. Czy ja trafiłam tu ostatnio? Chyba. Gratuluję! Wszyscy przeszliście pierwszą rundę. Tutaj w zasadzie nie dało się odpaść. No chyba, że spadłeś z wyspy w czarną nicość. Ale nic takiego nie miało miejsca. Możesz nas już wypuścić? Zabawa dopiero się zaczyna. Teraz pora na rundę drugą. Wszyscy po kolei znikają. Gdzie podzieli się inni? I gdzie jest mój koń? Jak zdążyliście zauważyć, znów zostaliście pozbawieni koni. Po tej rundzie odzyskacie je znowu. A teraz pora powiedzieć wam, na czym polega ta zabawa. Każdy z was znajduje się w innej komnacie razem z duchami. Duchami? Waszym zadaniem jest zebranie 80 dyni. W międzyczasie, podczas rozgrywki, możecie znaleźć 4 dynie waszych rozmiarów. Zebranie ich powoduje, że duchy na kilka sekund zatrzymują się i nie mogą wam nic zrobić. Jeśli nie dacie się im złapać i zdobędziecie wszystkie dynie, kierujcie się do wyjścia. Jeśli stanie się inaczej, odpadniecie i zostaniecie tu na wieki. Życzę wam wszystkim powodzenia! Możecie ruszać! Okej, czyli muszę znaleźć 80 dyń. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś mega trudne. Okej, mam jedną dynię i teraz w tą stronę. Dobra, okej, idę. Oho, i tutaj jest chyba jeden z tych duchów. Mam nadzieję, że na mnie nie wpadnie, a ja na niego. Nie goni mnie, run! Dobra, chyba go zgubiłam. Jak na razie nie jest źle.
Dobra, mam chyba już wszystkie dynie. Teraz skierować się do wyjścia. Tylko gdzie jest to wyjście? Dobra, chyba tam. Jest, jest wyjście, dobra, przeszłam to. Najpierw trafiłam tutaj jako ostatnia, a teraz jako pierwsza. Tu jesteś! Fiona! Wróciłaś! Jak ci poszło? Skoro tutaj jestem, to raczej dobrze. Ty też miałaś zbieranie dyń? Tak, każdy chyba miał to samo. Myślałam, że ze tym zadaniem też sobie dobrze poradzicie. Jednak się pomyliłam. Niektórzy z was odpadli. Abyśmy mnie tak nie skończyły. Pora na kolejną grę. Za chwilę przeniosę was do specjalnego wyścigu z wiedźmami. Waszym zadaniem jest biec za strzałkami, zdobyć zielony diament, dotrzeć do portalu i uniknąć mikstur usypiających, które będą na was rzucać wiedźmy podczas wyścigu. Jeśli wpadniecie na zbyt dużą ilość tych mikstur, wy i wasze konie zostaniecie uśpieni na zawsze. Gotowi? Nie! Świetnie! W takim razie możemy zaczynać! Okej, okay. Czyli że to jest ten wyścig. No dobra, lecimy. Dawaj, Castor. Ojeny. Szczerze boję się tutaj jechać, ale no, nie mamy innego wyboru. Dobra, lecimy. Z tego co pamiętam, to trzeba jechać za tymi strzałkami, więc no jedźmy. Mam nadzieję, że damy sobie radę. Jedne te strachy na wróble patrzą się na nas. O, to chyba ten kamień. Jest, mamy to. I teraz chyba mamy się zawrócić. Dobra, chodź, Castor. Mam nadzieję, że droga powrotna będzie tak samo spokojna jak na górę. Oho, co się dzieje? Co to jest? O nie! Castor, biegniemy! Dobra, dobrze jest, wyjeżdżamy stąd. Biegnij, Castor, biegnij! O nie, kiedy te czarownice przestaną, to coś zrzucać na nas. O nie, dostaliśmy! A! Castor! Nie! Jedziesz, dawaj! Co my tu robimy? To już koniec? Zuza, ty żyjesz! Przecież odpadłaś. Znowu jesteśmy w takim składzie, w jakim zaczynaliśmy. Jak poradziłaś sobie z tym wyścigiem? Wpadłam w kilka mikstur, ale żyję. Ja wpadłam w zbyt wiele i mnie uśpiło, ale też jakimś cudem tutaj jestem. No i co teraz? Chodźmy wszyscy do Idrisa. Zna się na magii i może jak mu opowiemy, co się stało, to nam to wszystko wytłumaczy. Dobry pomysł. Witajcie, moi podnoszeni. Wydaje mi się, że należą się wam pewne wyjaśnienia. Zanim cokolwiek zacznie pan mówić, lepiej niech pan zgadnie, gdzie byliśmy. Tak zwanej twierdzy galopującego. Skąd pan wie? Bo zaszło nieporozumienie. Alicjo, przyjdź tu do nas. To
za zmarła przyjaciółka galopującego? Bardziej mylnego. Alicja to moja kuzynka. Poza tym Gunnar miał po swojej stronie tylko swoją klucz, Morrigan. Wiedziałam, że to ściema! Co ci przyszło do głowy? Chciałam tylko trochę urozmaicić te Halloween. Chciała się urozmaicić, strasząc nas, że zginiemy. Gdybym tego nie zrobiła, to nie byłoby już takiej zabawy. Poza tym to Halloween, więc chyba o to chodzi w tym święcie, żeby się bać. Niby ma rację. Nie możesz od tak wchodzić do twierdzy galopującego, gdy go tam nie ma. To ta twierdza była prawdziwa? Wszystko się już wyjaśniło, to możemy się rozejść. Ale ja mieszkam na południowym kopiecie. Jak ja mam wrócić tam na piechotę? Możecie wejść do portalu, a on automatycznie przeniesie was do waszego miejsca zamieszkania. A, okej, to ja spadam. To pa. My też już chodźmy. No, to był dość zakręcony dzień. Tak, szczerze to nie za bardzo może do mnie dotrzeć to, co się stało. A wiesz, co jest najlepsze? To się dalej nagrywa. Co? Serio? No, ale będziemy już chyba powoli kończyć. Wstawisz to na YouTube? Oczywiście, że tak. Idziemy jeszcze do ciebie na noc, panie? Tak szczerze, to nie mam już na nic siły. Wracajmy po prostu do siebie, do domów. Okej. Jeśli chodzi o ten odcinek, to będzie już chyba na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie jabłka w górę i subskrypcję. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. No i co? No i pa pa wszystkim, pa pa! Tak, do zobaczenia. A i jeszcze tak na koniec. Nadia nagrała specjalną głosówkę z dedykacją dla moich rodziców. Pozdrawiam rodziców Amis. That you moved on quicker than I could have ever, you know that hurt. Swear for a while I was there on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you, you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I've been out of every reason. Now suddenly you're asking for it. Tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts when you broke me first. You broke me first. What did you think would happen? What did you think would happen? I'll never let you out. What did you think would happen? Suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts.